Polska to niezwykłe miejsce. Jesteśmy krajem wspaniałych ludzi, wielkiej historii, pięknej przyrody i architektury, a także imponującego sukcesu gospodarczego. To pomysłowi i pracowici Polacy napędzają polską gospodarkę. Gospodarka to przede wszystkim ludzie, ale warto też przytoczyć kilka liczb. W latach 2016-2018 polska gospodarka urosła o prawie 15%. To znacznie więcej niż średnia unijna. W ciągu ostatnich 3 lat bezrobocie spadło prawie o połowę, do poziomu najniższego po 1990 roku. Nie tylko pracy jest coraz więcej, rosną też nasze zarobki. Od 2015 roku miesięczna polska płaca wzrosła średnio o około 20%. Ważne przy tym, że dynamicznie rosną pensje wszystkich Polaków oraz płaca minimalna, a nie tylko zyski najlepiej sytuowane. A w zeszłym roku wzrost gospodarczy był najwyższy od 11 lat i to przy bardzo niskiej inflacji, czyli bardzo niskim średnim wzroście cen. Dbamy o dzisiaj, ale nie zapominamy o jutrze i budujemy solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Polska jest jednym z europejskich liderów reindustrializacji. Od 2015 roku w Polsce powstało kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy w przemyśle. Zatrudnienie w tym sektorze rosło 2 razy szybciej niż w całej Unii Europejskiej. Polska wprowadziła też wiele szeroko zakrojonych programów społecznych wspierających polskie rodziny. To między innymi dzięki wsparciu państwa w ostatnich latach skrajne ubóstwo wśród dzieci spadło o niemal połowę. Ten rozwój odbywa się przy jednoczesnym spadku polskiego długu publicznego w stosunku do PKB. W 2018 roku dług spadł poniżej 50% PKB do najniższego poziomu od 10 lat. Między innymi z tych powodów agencja FTSE Russell zakwalifikowała polską gospodarkę do grona rynków rozwiniętych. Nikt nie awansował do tego grona od prawie dekady. Gospodarka i społeczeństwo idą w parze. Są ze sobą bezpośrednio związane i my idziemy tą drogą. Idziemy właśnie tą drogą także przy realizacji naszych zapowiedzi z Nowej Piątki.